Wszystko się zbiega. Początek cyklu, odkrycie Rosety. Zamknąć dostęp do pałacu. Obowiązuje tajemnica. Przy najbliższej pełni poznamy treść przepowiedni. To legenda. Co symbolizuje Rosetta? Wyjaśnię ci wieczorem. Do łóżka pójdziemy przed czy potem? Bzdury. Piękna opowieść. Pora jej powiedzieć. Nigdy. Czas ucieka. Poszukiwania trwają od 600 lat. Sztylet z literą J to nie mafia. Wiedziałeś, że coś się zdarzy? Nie puściłbym cię. Pierwszy okaże wdzięczność za odkrycie skarbu. Jest pan bratem Judasza. Nie mam wyjścia. Występują muzyka. Scenariusz. Reżyseria. Przepowiednia z Awinionu. A więc pani dziadek, ciężko chory na serce, zmarł. A pani sądzi, że został zamordowany? Byłam na korytarzu. To nie dziadek strącił kroplówkę. Może w ostatnim spazmie. Widziała pani kogoś? Nikt nie zauważył nic podejrzanego. Jak się pani czuje? Może kawy? Mówiło o braciach Judasza. Jakieś skojarzenia? To może mieć związek. Tran, niech pan się nie wtrąca. Dziadek, sercowiec i wnuczka, która nie akceptuje faktów. Nazywam się Trin. Była pani przy śmierci Nadeusz. Teraz dziadka. Ciągle ktoś umiera. Przeprowadzimy autopsję. Papa? Tato. Kochanie. Nie pytam, czy dobrze spałeś. Ważne, że w ogóle. Dzięki. Myślałeś o mojej prośbie? Gilles chce malować. Potrzebujemy pomieszczenia. Od 2 miesięcy mamy komplet. Potrzebuję tego. Zgódź się. Ale nie prosi o nic więcej. I bez wygłupów. Salut les gars. Un café croissant comme d'hab. A tout de suite. Louis?
Zaleczyłeś się? Pokaż. Widziałem na deszcz. Była tu. Sam nie wiem. Jestem zmęczony. Pod zimną wodę. Dobra, chłopaki, nie róbmy przedstawień. Klucze od strychu. Co się stało? Przegapiłem coś? Dziadek. Nie żyje. Louis? Proszę. Jean, chcesz herbaty? Co masz na szyi? Dziadek dał mi przed śmiercią. Nie noś tego. Dlaczego? Lepiej oddaj. To prezent. Estelle, oddaj mi to. Uspokój się. Kto zabił dziadka? O czym ty mówisz? Został zamordowany? Bzdura. Nikt go nie zabił. Serce nie wytrzymało. Chorował. Od tygodni odmawiał leczenia. Wiedziałem. Bracia Judasza mają związek z przepowiednią? Koniec tematu. Bracia Judasza. Brak folderu. Elsa. Elsa? Dzisiaj w szpitalu. Byłam przy tym. Zadzwonię później. Nie ruszaj notatnika. Wiesz, że mam tajemnicę. Chciałabyś ją poznać? Masz rację, jesteś już duża. Chodź. Tysiące lat temu Żydzi przywieźli z Babilonu tajemniczy skarb, który ukryli w świątyni króla Salomona. Templariusze przywieźli go do Europy po upadku Jerozolimy. Klemens V, pierwszy papież awinioński, za wszelką cenę pragnął tego skarbu. W 1312 rozwiązał zakon templariuszy, a potem następca Klemensa, Jan XXII, ukrył go. Kiedy papieże wrócili do Rzymu, skarb został tutaj. Jaki skarb? Przepowiednia. Największy skarb wszechczasów. Dlaczego? Przepowiada przyszłość świata.
Kto ją zna, ma władzę absolutną. Dlatego zostałem strażnikiem Pałacu Papieskiego. Nie pozwolę na to, by wpadła w niepowołane ręce. Zabili go. Słucham? Pani dziadek został zamordowany. Uduszony poduszką. Dziadzio, na czasie. Ile komputerów? Żaden tam staruszek. Pasjonował się historią, legendami, ezoteryką. Internet to narzędzie badawcze. Te wszystkie czary-mary zaprowadziły go może do jakichś wariatów. Do braci Judasza? To moje. Nie ma nic wspólnego z dziadkiem. Niech będzie. A bracia Judasza? Nie mam pojęcia. Nie wypraszam pani, ale prowadzę dochodzenie. Myśli pani, że śmierć dziadka łączy się z zabójstwem na deszcz? Pani stanowi ogniwo. Szyja? Pierś? Jeszcze tu. Nadine, kocham się z tobą kochać. Nie słowa, emocje się liczą. Tylko emocje? Nie myśl o mężu. Zobacz, klucze raju. Nie musimy się ukrywać. Tajemnica jest ekscytująca. Mnie podnieca coś innego. Emocje, Julia. Bruksela, europejskie tajne służby. Sprawozdanie ze szczytu w Oslo. I jeszcze to. Przyszło z Avignonu, do rąk własnych.
Proszę Państwa, parę słów. Odkrycie było możliwe dzięki wsparciu władz miasta i regionu. Czuję się zaszczycony, prezentując Państwu skarb przed przekazaniem go do Watykanu. W archiwach istnieją wzmianki o przedmiotach osobistych Jana XXII, ale sądziliśmy, że są rozsiane po całej Europie. Na zdrowie. Olivier Royal, kierownik wykopalisk. Nie podziękowałam panu. Przygniotłem panią do ziemi. Wspominam to z łezką w oku. Na koniec pozwolą państwo, że osobiście podziękuję Davidowi Perisowi, bez którego skarb spoczywałby nadal parę metrów pod nami. Dziękuję głównemu konserwatorowi. Odkrycie tej wagi to emocjonująca chwila. Dobry jest. Chwilę wzruszenia zawdzięczam Louis Esperance, dawnemu strażnikowi pałacu. Zmarł tragicznie parę dni temu i dziś oddaję mu hołd. Także jego wnuczce, Estelle Esperance, konserwatorowi w Pałacu Papieskim, bez której do odkrycia by nie doszło. Pasjonujące te wszystkie skarby. Walczyłem, by ten skarb mi się oddał. Teraz, proszę wybaczyć, pilne wezwanie, kolejny skarb. Brakowało mi ciebie bardziej, niż myślisz. Brylujesz, ale na mnie to nie działa. Dziękuję, że oddałeś hołd dziadkowi. Musiałem. To on odkrył skarb. Skaleczyłeś się? To nic. Odmieniłbym dla ciebie swoje życie. Spróbujmy od nowa. Jasne. A za dwa dni poznasz jakąś studentkę czy stażystkę. Poważnie. Zrozumiałem, ile dla mnie znaczysz. Kocham cię. Daj mi szansę. Też cię kocham, ale... Zastanów się. Jestem dobrą partią. Będziesz ze mną podróżować, wyjdziesz z pałacu, królewno. Egzotyka, przygoda. Tu vois, t'es incorrigible. Jesteś niepoprawny. To tylko praca. Masz coś o tabliczkach Cardana? Może. Po co? Pożyczyłem sobie jedną. Ze skarbu? David. Proszę cię. Hey.
Musi dokądś prowadzić. Do przepowiedni? Uważałeś dziadka za szaleńca. Mówię o skarbie templariuszy. Tylko? Wiesz, ilu straciło przezeń rozum? Jesteśmy na tropie gigantycznego odkrycia. Muszę jak najprędzej znaleźć ten cholerny skarb. Tabliczka jest własnością Watykanu. Znam ten symbol. Niedawno go widziałem. Dostałam od dziadka. Czekaj. Na szkatule jest taka sama gwiazda. Na zdjęciu jej nie widać. Na pewno? Skąd masz klucz? Co to? Co z tobą? W porządku. Stać! Czego szukasz? Ingerumimus, nocte et consumimur, igni! Co się stało? Skoczył. Odzyskałam skradzione przedmioty. Nic nie widzę. Na pewno skoczył? Pokaż. Już to gdzieś widziałem. Badałem takie pieczęcie w Muzeum Watykańskim. Często ukrywano w nich sekretne wiadomości. To temat jednego z twoich wykładów. Kryptografia średniowieczna. Uczeń przerósł mistrza. Masz papier i tusz? Kawaler świętej matki wyżłobił klucz przepowiedni. Pokaż. Bezpośrednia wzmianka o przepowiedni. Może to coś więcej. Rhys, otwierać. Natychmiast. Już idę. Złamywacz zniknął. Jest pan pewien? Tak. Odzyskałem szkatułę. Pustą. Proszę pamiętać, dla kogo pan pracuje. Miałem przynieść. Nie oparłem się pokusie i rzuciłem okiem.
Nie rozumiem. No, ma być. Litości, naprawię to. Jestem przy tobie. Widziałeś dziewczynkę? Jaką, kochanie? Nic. Brakuje mi mamy. Chciałabym, żeby tu była. Tuliła mnie, pocieszała i kołysała jak w dzieciństwie. Bardzo cię kochała. Byłaś jej życiem. Mademoiselle Esperanza? Pani Esperanza? Wie pani, gdzie jest profesor Brack? Nie, a powinnam? Nie w głowie nam zagadki. W kostnicy, zamordowany. Kiedy? Kiedy go pani widziała? Nie wiem, na otwarciu wystawy. Pójdzie pani ze mną. Chodźmy. Jak umarł? Co to jest? Wygląda jakby napiętnowany. Przed laty. Dobrze się pani czuje? Będzie pani histeryzować z powodu blizny? A może zna pani tego J? Zna pani?
J jak Judasz, jak bracia Judasza. Może. Bez ogródek. Mam trzech umrzyków. Dziewczynę zamordowaną parę metrów od pani sztylerem z literą J. Tę samą literę widzę na ramieniu braka, który wylał panią z pracy. Na koniec niewidzialny brat Judasza, kolejny J, zabił pani dziadka. I znowu jest pani w pobliżu. Jakie wnioski? Niech pani szuka mordercy. Albo morderczyni. Nie lekceważmy naszej płci. Podejrzewa mnie pani? Powinnam? Już się niepokoiłem. Wszystko w porządku? Niech pani pamięta. Podejrzewa mnie o 3 zabójstwa. Zadzwonię do prokuratora. Nie pozwoli cię osaczać. Dobrze się czujesz? Porozmawiajmy. Nie teraz. Spotkamy się później. Zostaw, ja to zrobię. Jesteś kochana, ale to mnie zajmuje. Pójdę z tobą. Jak się czujesz? Twoja matka znów zgrywa świętą przed tą diwą. Musisz być taka wredna. Estelle, nie dzisiaj. Przynajmniej mnie wysłuchaj. Kawaler świętej matki wyżłobił klucz przepowiedni. Jak mam to rozumieć? Zagadka. Znaleźliśmy to przy skarbie. Dowód istnienia przepowiedni. Dlaczego dziadek i Nadeż zostali zamordowani? Brak także zginął. Miał literę J na łopatce. Bracia Judasza. To ma być normalne? Mam bliznę w tym samym miejscu. Wszystko mylisz. Wiesz, skąd się wzięła blizna? Wiem to, co powiedziałeś. Spadła na nas belka, kiedy cię wynosiłem z pożaru. Nie pamiętam. Miałaś 5 lat. Mamy też nie pamiętam. Pochłonęły ją płomienie. Chodźmy. Nie mówisz wszystkiego. Dlaczego odmawiasz rozmowy o przepowiedni? Bo w nią nie wierzę. Ojciec całe życie się ośmieszał. Na głupstwa miał czas, ale nie dla rodziny. Ciągle masz mu to za złe. Tak. Powiedzieć ci prawdę o dziadku? Jego żona umarła z żalu. Zapomniał o własnym synu. Taki był Louis Esperanza. Stary samolub. W porządku? Wszyscy kochali twojego dziadka.
Będziesz dziś ze mną? To już 3 dni. Nie wytrzymam, oszaleję. Jesteś śmiały. To prawda. Ojciec cię szuka, a ja szukałem żony. Znalazłem obydwoje. Przepraszam. Nie mogę żyć bez muzyki. Nie potrafię znieść ciszy. Od pewnego czasu chodzę na terapię. To dobrze, jeśli pomaga. Chcesz kawy? Właśnie miałam parzyć. Zeszliście się z Estel? Spodziewałam się ciebie na pogrzebie. To skomplikowane. Sprzedawałaś ostatnio pieczęć do piętnowania w kształcie litery J? Dlatego przyszedłeś? Nie. Chętnie się napiję kawy. Z tą pieczęcią była niezła historia. Kupił ją Henri Esperanza. Sprzedawca chciał zachować anonimowość. Byłam pośrednikiem. Zanotowałaś dane sprzedającego? Dostaniesz je. Zostaną między nami. Czekaj. Trzydzieści pięć. Co to ma być? Co jest? Elsa, to David. Mówi David. Jesteś pewna adresu? Nic tu nie ma. Dziękuję. David, mówi Estel. Zaczynam się denerwować. Zadzwoń. Musimy porozmawiać. Całuję. Wszystko w porządku? Nie przeszkadzam? Louis padł ofiarą braci Judasza. Wiem. Znasz ich? Zabili Augustena, ojca Henri, który wszedł im w drogę. Zakończenie wojny zagrodziło im drogę do przepowiedni, ale wrócili i znów jej szukają. Kim są? To tajne bractwo, istnieje od wieków. Zaprzedali duszę diabłu. Pragną, by na ziemi zapanowało zło. Nie mieszaj się do tego, to zbyt niebezpieczne. Powiedz całą prawdę. Już nie mogę. Trzymaj się od tego z daleka. Umarło już wielu ludzi. Nie chcę, żeby to się znów zaczęło. Posuwam się naprzód. Potrzebuję czasu. Co? O co panu chodzi? Niech pan sprawdzi w kieszeni. Halo? Niech was szlak.
Witamy dziś nowego brata, który zastąpi 23, który nie wypełnił zadania. Bracie, jesteś 23. Nie mogę pani wpuścić. A jeśli kupię bilet? Żarty. Muszę się pilnie widzieć z Perisem. Niech pani zadzwoni. Zaprowadzę panią. Pan Peris czeka. Zawsze robi pani szum? Dokąd pani idzie? Jest umówiona z archeologiem odpowiedzialnym. Peris nie lubi czekać. Dlaczego mi pan pomaga? Bo panią wykluczono. Przesłuchiwali nas na temat pani kontaktów z brakiem. Głupota. Miałabym go zabić? Ludzie nie są głupi. Policyjne metody. Zaskakuje mnie pan. Doprawdy? Co tu robisz? Co się dzieje? Nic, jestem zajęty. Nie przyszedłeś na pogrzeb. Żałuję, miałem kłopoty. Tylko nie to. Powiedz prawdę. Nic się nie dzieje. Zadzwonię, kiedy będę miał chwilę. Brak został zamordowany. Był bratem Judasza. Co się dzieje? Tkwię po uszy w szambie. Nie możesz pomóc. Za późno. Widziałaś, co zrobili z dziewczyną. Z twoim dziadkiem, z brakiem. Wiesz coś o tych śmierciach? Przez ciebie stałem się lepszy. Jesteś dobra. Masz przed sobą przyszłość. Przestań. Są mocniejsi. Zagrałem o wysoką stawkę. Nie mieszaj się do tego. Zapomnij o przepowiedni. David! Szczęście, że cię mam, bo bym umarła z głodu i z pragnienia. Kontynuujesz dzieło dziadka? Chciałabym być taka jak ty, oddana pasji. Ale ludzie mnie znielubią, jeśli będę sobą. Jest ci aż tak źle? Znowu depresja? Chciałabym być na twoim miejscu. Nie myśl, że czyjś los jest lepszy od twojego. Popatrz na mnie. Wszystko się paskudzi. Masz rację. Jestem do niczego. Zawracam ci głowę. Nic takiego nie powiedziałam. Zadzwoń, napijemy się. Wychodzę. Jestem umówiona. Masz pustą szklankę. Napijesz się? Jeszcze raz to samo.
Nigdy cię tu nie widziałam. Przychodzę incognito. Bruno. Enchanté, Bruno. Miło mi, Estelle. Moi c'est Estelle. Joli comme prénom. Ładne imię. N'est-ce pas? Prawda? Estelle. Za Estelle. Estelle. Wiem. Dzisiaj? Dobrze. Lui, mais pourquoi? Dlaczego on? Już wiem. Kawaler Świętej Matki to Nostradamus. Święta Matka, nasza Pani, Notre Dame. Ale dlaczego? Siedź na miejscu, zaraz przyjadę. Z nikim nie rozmawiaj. Czekaj. Estelle? Gdyby przypadkiem... Pamiętasz hiszpańską studentkę? Nie zapomnij. Siedź w domu. Nie ruszaj się. O czym ty mówisz? Co się dzieje? David? Policja, otwierać. Wiemy, że pani tam jest. Otwierać. Tędy. Co się dzieje? Co tu robicie? Czego szukacie? Tak nie można. Milczeć. Idziemy. Puśćcie mnie. Co to za wygłupy? Gdzie ta druga? Uciekła.
Co z panią? Co się stało? Do szpitala. Szybko. Znaleźliśmy dowód na istnienie przepowiedni. Jest pani pewna? Byłaby zdolna zabić? Nie zrobiła tego. Z kim rozmawiała? Do kogo pisała? Poszukują pani. Ja jestem wspólnikiem. Co powiedzieć policji? Udowodni się twoją niewinność. Przeszukać dom. Niech pan nie zmyśla. Sypiasz ze stryjanką? Wiedziałam, że przyjdziesz. Z całym szacunkiem. To nie moja bajka. Czekamy od stuleci. Tekst polski Agata Walusiak. Czytał Stanisław Olejniczak. Dostaniesz je. Zostaną między nami. Czekaj. Trzydzieści pięć. Co to ma być? Co jest? Elsa, to David. Mówi David. Jesteś pewna adresu? Nic tu nie ma. Dziękuję. David, mówi Estelle. Zaczynam się denerwować. Zadzwoń. Musimy porozmawiać. Całuję. Szczęście, że cię mam, bo bym umarła z głodu i z pragnienia. Kontynuujesz dzieło dziadka? Chciałabym być taka jak ty, oddana pasji. Ale ludzie mnie znielubią, jeśli będę sobą. Jest ci aż tak źle? Znowu depresja? Chciałabym być na twoim miejscu. Nie myśl, że czyjś los jest lepszy od twojego. Popatrz na mnie. Wszystko się paskudzi. Masz rację. Jestem do niczego. Zawracam ci głowę. Nic takiego nie powiedziałam. Zadzwoń, napijemy się. Wychodzę. Jestem umówiona.
Masz pustą szklankę. Napijesz się? Jeszcze raz to... W porządku? Wszyscy kochali twojego dziadka. Będziesz dziś ze mną? To już 3 dni. Nie wytrzymam, oszaleję. Jesteś śmiały. To prawda. Ojciec cię szuka, a ja szukałem żony. Znalazłem obydwoje. Przepraszam. Nie mogę żyć bez muzyki. Nie potrafię znieść ciszy. Od pewnego czasu chodzę na terapię. To dobrze, jeśli pomaga. Chcesz kawy? Właśnie miałam parzyć. Zeszliście. Scenariusz. Reżyseria. Przepowiednia z Awinionu. A więc pani dziadek, ciężko chory na serce, zmarł, a pani sądzi, że został zamordowany? Byłam na korytarzu. To nie dziadek strącił kroplówkę. Może w ostatnim spazmie. Widziała pani kogoś? Nikt nie zauważył nic podejrzanego. Jak się pani czuje? Może kawy? Mówiło o braciach Judasza. Jakieś skojarzenia? To może mieć związek. Tran, niech pan się nie wtrąca. Dziadek, sercowiec i wnuczka, która nie akceptuje faktów. Nazywam się Trin. Była pani przy śmierci Nadeż. Teraz dziadka. Ciągle ktoś umiera. Przeprowadzimy autopsję. Papa? Tato. Dziękuję głównemu konserwatorowi. Odkrycie tej wagi to emocjonująca chwila. Dobry jest. Chwilę wzruszenia zawdzięczam Louis Esperanzy, dawnemu strażnikowi pałacu. Zmarł tragicznie parę dni temu i dziś oddaję mu hołd. Także jego wnuczce, Estelle Esperanzy, konserwatorowi w Pałacu Papieskim, bez której do odkrycia by nie doszło. Pasjonujące te wszystkie skarby. Walczyłem, by ten skarb mi się oddał. Teraz proszę wybaczyć, pilne wezwanie, kolejny skarb. Brakowało mi ciebie bardziej niż myślisz. Brylujesz, ale na mnie to nie działa. Biżu. Jakie wnioski? Niech pani szuka mordercy. Albo morderczyni. Nie lekceważmy naszej płci. Podejrzewa mnie pani? Powinnam? Już się niepokoiłem. Wszystko w porządku? Niech pani pamięta.
Podejrzewa mnie o 3 zabójstwa. Zadzwonię do prokuratora. Nie pozwoli cię osaczać. Dobrze się czujesz? Porozmawiajmy. Nie teraz. Spotkamy się później. Umarło już wielu ludzi. Nie chcę, żeby to się znów zaczęło. Posuwam się naprzód. Potrzebuję czasu. Co? O co panu chodzi? Niech pan sprawdzi w kieszeni. Halo? Niech was szlak. Witamy dziś nowego brata, który zastąpi 23, który nie wypełnił zadania. Strażnikiem Pałacu Papieskiego. Nie pozwolę na to, by wpadła w niepowołane ręce. Zabili go. Słucham? Pani dziadek został zamordowany. Uduszony poduszką. Dziadzio, na czasie? Ile komputerów? Żaden tam staruszek. Pasjonował się historią, legendami, ezoteryką. Internet to narzędzie badawcze. Te wszystkie czary, mary zaprowadziły go może do jakichś wariatów. Do braci Judasza? To moje. Nie ma nic wspólnego z dziadkiem. Niech będzie. A bracia Judasza? Nie mam pojęcia. Nie wypraszam pani, ale prowadzę dochodzenie. Myśli pani, że śmierć dziadka łączy się z zabójstwem na deszcz? Pani stanowi ogniwo. Nie rozumiem. Litości. Naprawię to.
Brylujesz, ale na mnie to nie działa. Dziękuję, że oddałeś hołd dziadkowi. Musiałem. To on odkrył skarb. Skaleczyłeś się? To nic. Odmieniłbym dla ciebie swoje życie. Spróbujmy od nowa. Jasne. A za dwa dni poznasz jakąś studentkę czy stażystkę. Poważnie. Zrozumiałem, ile dla mnie znaczysz. Kocham cię. Daj mi szansę. Też cię kocham, ale... Przepraszam. Nie mogę żyć bez muzyki. Nie potrafię znieść ciszy. Od pewnego czasu chodzę na terapię. To dobrze, jeśli pomaga. Chcesz kawy? Właśnie miałam parzyć. Zeszliście się z Estelle? Spodziewałam się ciebie na pogrzebie. To skomplikowane. Sprzedawałaś ostatnio pieczęć do piętnowania w kształcie litery J? Dlatego przyszedłeś? Nie. Chętnie się napiję kawy. Z tą pieczęcią była niezła historia. Kupił ją Henri Esperanza. Sprzedawca chciał zachować anonimowość. Byłam pośrednikiem. Zanotowałaś dane sprzedającego? Dostaniesz je. Zostaną między nami. Czekaj. Wszystko w porządku? Nie przeszkadzam? Louis padł ofiarą braci Judasza. Wiem. Znasz ich? Zabili Augustena, ojca Henri, który wszedł im w drogę. Zakończenie wojny zagrodziło im drogę do przepowiedni, ale wrócili i znów jej szukają. Kim są? To tajne bractwo, istnieje od wieków. Zaprzedali duszę diabłu. Pragną, by na ziemi zapanowało zło. Nie mieszaj się do tego, to zbyt niebezpieczne. Powiedz całą prawdę. Już nie mogę. Trzymaj się od tego z daleka. Umarło już wielu ludzi. Nie chcę, żeby to się znów zaczęło. Posuwam się naprzód. Potrzebuję czasu. Co? O co panu chodzi? Niech pan je się zaszczycony, prezentując państwu skarb przed przekazaniem go do Watykanu. W archiwach istnieją wzmianki o przedmiotach osobistych Jana XXII, ale sądziliśmy, że są rozsiane po całej Europie. Na zdrowie. Olivier Royal, kierownik wykopalisk.
Nie podziękowałam panu. Przygniotłem panią do ziemi. Wspominam to z łezką w oku. Na koniec pozwolą państwo, że osobiście podziękuję Davidowi Perisowi, bez którego skarb spoczywałby nadal parę metrów pod nami. Dziękuję głównemu konserwatorowi. Odkrycie tej wagi to emocjonująca chwila. Dobry jest. Chwilę wzruszenia zawdzięczam Louis Esperance, dawnemu strażnikowi pałacu. Zmarł tragicznie parę dni temu i dziś oddaję mu hołd. Także jego wnuczce, Estelle Esperance, konserwatorowi w Pałacu Papieskim, bez której do odkrycia by nie doszło. Klucze od strychu. Co się stało? Przegapiłem coś? Dziadek nie żyje. Louis? Proszę. Jean, chcesz herbaty? Co masz na szyi? Dziadek dał mi przed śmiercią. Nie noś tego. Dlaczego? Lepiej oddaj. To prezent. Estelle, oddaj mi to. Uspokój się. Kto zabił dziadka? O czym ty mówisz? Został zamordowany? Bzdura. Nikt go nie zabił. Serce nie wytrzymało. Chorował. Od tygodni odmawiał leczenia. Wiedziałem. Bracia Judasza mają związek z przepowiednią? Koniec tematu. Jak umarł? Co to jest? Wygląda jakby napiętnowany. Przed laty. Dobrze się pani czuje? Będzie pani histeryzować z powodu blizny? A może zna pani tego J? Zna pani?